Słuchajcie, jest tak. YouTube zablokował mnie na 90 dni za radio, za to nocny stream, że tak powiem. Radio, nie wiem, DHT chyba bodajże, czy coś takiego. Słuchajcie, ja przeszedłem w tej chwili na StreamMe, taka strona jest. Link będzie w opisie do mojego kanału na stronie StreamMe. I tylko wyłącznie praktycznie, co tam trzeba zrobić? Trzeba się zalogować przez, być zalogowanym tak samo w Google, tak jak i do YouTube się logujecie. Potem co jeszcze? Będą widoczne odnośniki do filmów z YouTube'a moich. Wszystkie powiadomienia będziecie dostawać z tej strony StreamMe. Nie będzie już powiadomień na YouTube. Chyba że o nowym filmie jakimś wrzuconym na YouTube. A streamy będą codziennie od godziny 20. Tak myślę, także tak. Nie wiem jeszcze jak to wyjdzie, jak to długo można w ogóle na tej StreamMe nadawać. No zobaczymy. Strona wygląda w ten sposób, tak jak tu na monitorze. Link jest pod filmem. Także ja w tej chwili to leci. Wrzucam zaraz streama i będziecie mogli się tutaj logować. Ja na czacie będę odnotowywał po prostu, kto już jest, nie? Na tej zasadzie. Jeśli ktoś by z chęcią chciał, to zapraszam na live'y, to zapraszam na StreamMe. A zobaczymy, co będzie 8 czerwca, nie? Może YouTube odblokuje. Dałem się nabić w butelkę, kurde, no. Po prostu, jak nie masz na papierze, to nie masz na papierze. Musi być na papierze zgoda o nadawanie treści i wtedy dopiero... A tak na gębę, to mogę jedynie co zablokować użytkownika, nie? Dobra, słuchajcie, przechodzimy na StreamMe. W tej chwili leci, właśnie odpalam StreamMe. I już jesteśmy na żywo, zaraz tu się pojawi. Jeszcze na razie jest offline. Prawdopodobnie. Odświeżymy może stronę. Tak, trzeba odświeżyć stronę. Jak widać, w pięknej jakości. O, i słychać nawet. Jest, czat jest tak samo jak na YouTube. Wszystko jest... No dobra, troszeczkę. Czat jest tak samo jak na YouTube. Wszystko jest... Dużo mniejsze opóźnienie, także ja zapraszam. Link jest pod do live'ów na StreamMe, będzie pod spodem. Logujecie się przez Google, jeśli chcecie pisać. A jeśli chcecie oglądać, nie musicie się logować, nie? Jeśli chcecie... Czekajcie, bo tutaj się sieczka robi z audio. Moment, muszę wyciszyć tamten monitor. Jeśli chcecie pisać, się odzywać na live'ach, który tutaj będę sobie coś tu tworzył, opowiadał, musicie się logować przez YouTube, znaczy przez YouTube, przez Google. Bo tak samo się logujecie jak do YouTube'a. Nic tu więcej nie trzeba robić. Jeśli chcecie tylko oglądać, to nie ma problemu. Możecie się wejść, ja tu będę widział, ile jest oglądających. Tu mam czat. Panią Iwonę, że tak powiem, może zaadoptuję do tego, żeby ten czat czytała, ale to jeszcze nie... Być może, że w tym tygodniu. No, może mi się uda w tym tygodniu. Dobra, ja pozdrawiam. To by było na tyle. Taki krótki filmik wrzucam, żebyście mieli informacje. Link pod filmem do nowej strony live. Pozdrawiam.